Cześć, z tej strony Jacek, zapraszam do vloga numer 7, a dziś porozmawiamy o tym, dlaczego jako programista nagrywam vloga właśnie o inwestowaniu, a nie na przykład o programowaniu. Zaczynamy. Jak już wiecie, jestem programistą i mam już całkiem sporo doświadczenia na karku. Zaczynałem swój zawód od roku 2005, jeżeli chodzi o jego wykonywanie. Także już całkiem sporo lat, jeżeli chodzi o doświadczenie. Natomiast cóż, programowanie czy bycie programistą, czy też jeszcze bardziej dumnie, jak powiem, architektem systemów informatycznych, to jest mój zawód, to jest moje rzemiosło, że tak powiem, które daje mi po prostu chleb, ponieważ całkiem sporo poświęciłem czasu, jeżeli chodzi o inwestowanie i mocno zaraziłem się tym bakcylem inwestowania, no to z czasem również to inwestowanie przerodziło się w taką moją drugą odnogę, powiedzmy biznesową, czy inaczej może chciałbym, żeby to była moja odnoga biznesowa coraz bardziej i zacząłem łączyć niejako swoje umiejętności informatyczne z umiejętnościami inwestowania, czy z wiedzą o inwestowaniu. Jak już mówiłem, kariera zawodowa w roli informatyka rozpoczęła się w roku 2005 i wtedy też pierwszy raz miałem styczność z rynkami. Jeszcze sam nie inwestowałem bezpośrednio na giełdzie wówczas swojego kapitału. Miałem jakieś tam fundusze inwestycyjne i to jeszcze założone przez moich rodziców. Natomiast zauważyłem, że można zarabiać na giełdzie zdecydowanie więcej niż to, co oferowały fundusze, niż to, co oferowały nawet wtedy lokaty bankowe, choć wówczas lokaty bankowe płaciły całkiem sporo, bo stopy procentowe były na jakichś chorych poziomach, jeżeli by to przyrównać do tego, co mamy dziś. No i wtedy już niejako się tym trochę zacząłem zachwycać, no bo zauważyłem, że koledzy w skali roku byli w stanie zarabiać po kilkadziesiąt procent i to było takie, wydawało się wówczas naturalne, proste, przyjemne. Wydawało mi się, że jestem nawet trochę takim, powiedziałbym, wręcz frajerem, że sam nie inwestuję wówczas na rynku, że tracę coś, kisząc te pieniądze gdzieś tam na jakiejś smutnej lokacie czy smutnym funduszu inwestycyjnym. Aż w końcu zdecydowałem, że sam zacznę inwestować swoje pieniądze na giełdzie i zacząłem od tak zwanego stock pickingu, czyli to, co robili w gruncie rzeczy moi koledzy, dobierać sobie spółeczki do portfela. Wtedy tak naprawdę nie było nawet jeszcze mowy o inwestowaniu za granicą. Być może jakieś tam nieliczne przypadki, że ktoś inwestował za granicą, ale tak naprawdę wszyscy inwestowali, przynajmniej w moim otoczeniu wówczas na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Problem w tym, że jak ja zacząłem gdzieś pod koniec roku 2007, to de facto zacząłem w najgorszym możliwym momencie historycznie na przestrzeni wielu, wielu lat, bo to był tak naprawdę koniec hossy. I to, co ja później się dowiedziałem, już jak już przeszedłem swoją ścieżkę zdrowia, że tak powiem, przez rynek, to nie umniejszając umiejętności moich kolegów, to tak naprawdę wówczas cokolwiek bym nie wybrał sobie do portfela, to po prostu się na tym zarabiało, bo była bardzo silna hossa na polskim rynku akcji. W momencie, kiedy ja zacząłem inwestować, trend się odwrócił i w gruncie rzeczy ciężko było wybrać spółkę, nawet jeżeli byśmy stosowali najlepszą analizę, ja wtedy starałem się analizować to od strony fundamentalnej, bo po prostu wszystko zaczęło tracić na wartości i ciężko było cokolwiek zarobić. Na moje szczęście wówczas nie miałem jeszcze wielkich pieniędzy, znaczy one były całkiem pokaźne jak na tamte czasy dla mnie. Niemniej jednak było to bardzo trudne doświadczenie, no bo chociaż starałem się jak najlepiej analizować te rynki, starałem się czytać co tylko mogłem, to po prostu zacząłem tracić miesiącami pieniądze. No i to było coś, co bardzo mocno wbiło mi się do głowy i do dziś bardzo dobrze pamiętam rok 2007-2008, ale też bardzo szybko doszedłem do wniosku, że coś z tym trzeba zrobić. I w ten sposób przeskoczyłem z rynku akcji na rynek kontraktów terminowych. Pomysł na to, żeby przejść na rynek kontraktów terminowych, wziął się z prostego faktu. Jak były spadki, to tylko na kontraktach terminowych można było zarabiać wówczas, czyli zarabiać mówiąc wprost na spadkach. Moim podstawowym jednak problemem było to, że pomimo iż zmieniłem swoje podejście do rynku, zmieniłem swoje strategie, były to strategie wybitnie krótkoterminowe, to nadal miałem to, co bym dziś tak już nazwał sobie, bo wtedy tak tego nie nazywałem, chore oczekiwania względem rynku. Znaczy ja żyłem w takim poczuciu, że mając już całkiem spore doświadczenie, chociaż tak naprawdę miałem staż kilkuletni, jeżeli chodzi o inwestowanie,
mając sporą wiedzę z inwestowania i mając konkretne strategie na podorędziu, a bardzo szybko poszedłem w stronę takiego inwestowania algorytmicznego, czyli inwestowania, gdzie moje decyzje inwestycyjne tak naprawdę wynikały z konkretnych algorytmów sprawdzonych wcześniej w testach. I pomimo, że odnosiłem pewne sukcesy na tym polu, to moje oczekiwania były niezdrowe. Znaczy, wciąż łudziłem się, że mogę zarobić szybko i dużo, niejako robiąc taki skrót, to znaczy zamiast planować sobie karierę na 20-30 lat do przodu, to ja jakimś magicznym sposobem wyobrażałem sobie, że w 3-5 lat będę miał już pozamiatane, w tym sensie, że będę już pewnie wolny finansowo, chociaż nawet nie myślałem wtedy o wolności finansowej, ale wyobrażałem sobie, że mogę generować stopy zwrotu typu 100-200% każdego roku. A przynajmniej uśredniona może być taka stopa zwrotu za kilka lat. Coś, co oczywiście wydaje się z mojej perspektywy dziś no, czymś bardzo niezdrowym, no ale tak wówczas do tego podchodziłem. Z roku na rok mój kapitał przyrastał. Nie tylko przez to, że ja zarabiałem na giełdzie, ale też dzięki temu, że odkładałem kolejny kapitał z tego, co zarabiałem jako programista. I ten kapitał robił się coraz na tyle istotniejszy, że w pewnym momencie stwierdziłem, ok, czas opuścić Polskę, w tym sensie, jeżeli chodzi o inwestora Polskę, bo tak naprawdę ja jeszcze wcześniej opuściłem Polskę, jeżeli chodzi o moją pracę zarobkową, czy pracę w roli programisty, bo zacząłem robić swoje pierwsze kontrakty programistyczne w Brukseli, w Belgii, ale zacząłem też inwestować na rynkach zagranicznych, konkretnie na rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych. I w moim szczytowym momencie miałem kilkanaście strategii, wszystko było zautomatyzowane, oprogramowane i to przynosiło całkiem dobre wyniki. To znaczy, znów, nie traciłem, to nie było też tak, że każdego dnia zarabiałem, ale generalnie, powiedzmy, między kolejnymi miesiącami mogłem widzieć, że zarabiam pieniądze. Tutaj warto zwrócić uwagę, to był handel krótkoterminowy. Pozycje na rynku były otwierane na czasami nawet kilka godzin, nawet krócej. Rzadko te pozycje były przytrzymywane dłużej niż kilka dni. I generalnie wówczas wydawało mi się, że to jest najlepsze podejście do inwestowania, dlatego że ja te wyniki mogę widzieć praktycznie na bieżąco, że zarabiam, że to, co robię, jeżeli chodzi o mój handel na rynku, przynosi efekty. Problem w tym, że po pierwsze, handel na rynkach kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych wiąże się z tym, że ten handel tam odbywa się całą dobę. Więc nawet jak ja śpię, to coś się dzieje. Ja miałem to niby zautomatyzowane, ale to wymagało ciągłej uwagi. I to stawało się coraz bardziej uporczywe dla mnie. Utrudniało mi po prostu życie. Znaczy, dochodziło do takich sytuacji, że w nocy ja po prostu, jak się przebudziłem, to sięgałem odruchowo po telefon komórkowy, żeby sprawdzić sobie, jak wyglądają kontrakty na platynę. Akurat ta platyna mi jakoś mocno utkwiła w głowie, bo faktycznie na tej platynie gdzieś udało mi się wykręcić takie wyjątkowo dobre wyniki. Natomiast to było po prostu upierdliwe, mówiąc zupełnie wprost, bo nawet pomimo tego, że ja miałem to zautomatyzowane, to ja tak naprawdę cały czas miałem te rynki w głowie i ja żyłem w rytm tych rynków. No i oczywiście jak to na rynkach, raz się zarabia, raz się traci, nawet jeżeli per saldo się zarabia, to mimo wszystko ja cały czas byłem pod obciążeniem tego, co się dzieje na rynku. Jeszcze żeby tak zobrazować, jakie to jest duże ciśnienie, jeżeli chodzi o taki ciągły handel krótkoterminowy, że cały czas coś się dzieje, że wiesz, że masz tam pokaźny kapitał, pokaźny z mojej perspektywy, wpięty w rynek, to wszystko gdzieś dzieje się na lewarze i nawet jeżeli ja jadę samochodem na autostradzie, jechałem na przykład do Brukseli, to ja wiedziałem, że dzieje się coś ważnego na rynku, musiałem zjechać na bok i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nawet te moje automatyczne, oprogramowane strategie, czy coś tam się nie wykrzaczyło, bo takie rzeczy się po prostu zdarzały, więc kilka razy dziennie, codziennie ja musiałem na to zwracać uwagę. Poza tym natura kontraktów terminowych jest też taka, że trzeba te kontrakty rolować, czyli one wygasają, trzeba się przepiąć, że tak powiem kolokwialnie tutaj na kolejną serię kontraktów terminowych. I to wszystko powodowało, że człowiek nawet jak jechał na urlop, to wciąż ciężko było odwiesić na kołku to inwestowanie, bo tak naprawdę każdego dnia trzeba było żyć tymi rynkami. Bywały też sytuacje ekstremalne, gdzie nagle coś się wydarzyło takiego wielkiego. Pamiętam kiedyś na jenie, na japońskiej walucie, że w ciągu nocy straciłem chyba kilkanaście tysięcy dolarów.
pomimo iż wszystko było w porządku, w sensie wypełniania tej strategii, no to to są sytuacje, które mimo wszystko no, uderzają w człowieka. Więc stwierdziłem, że ja muszę coś zmienić tutaj, że tak naprawdę nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale też chodzi o jakość mojego życia. I takim kluczowym momentem było to, że postanowiłem założyć podcast, a później bloga System Trader. Na początku tak naprawdę w 2018 praktycznie tam nie było nic z bloga, był podcast, ale od razu uderzyłem z grubej rury, coś co akurat w Polsce nie było jakimś tam wielkim wydarzeniem, bo w większości były to podcasty w języku angielskim, gdzie ja zapraszałem ludzi, od których wcześniej się też między innymi gdzieś tam uczyłem z książek, z ich materiałów, jak handlować na rynku. I ja nagle miałem tę okazję z bliska przyglądnąć się tym osobom, zobaczyć jak to wygląda niejako od środka. Najbardziej tutaj uderzający był dla mnie wywiad z Lindą Raszki, która jest krótkoterminowym inwestorem, również na kontraktach terminowych. I zauważyłem, że ona poświęca na to 60 godzin w tygodniu. I to jest jej w gruncie rzeczy jedyne zajęcie. Natomiast ja jeszcze miałem pracę na etacie, więc dla mnie to było w ogóle masakrycznie ciężkie, żeby to połączyć. Dlatego też stwierdziłem, że chcę zluzować. O ile przez lata stałem na stanowisku, że inwestowanie krótkoterminowe jest dla mnie jak najlepsze, że nie będę się godził na to, żeby zainwestować i czekać latami na to, że może coś zarobię. I to wydawało mi się taką wręcz sytuacją nieakceptowalną z mojej perspektywy, żeby na tyle po prostu wkładać pieniądze na rynek i czekać na rezultat. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, ale jest coś takiego jak czas i zasób czasu jest bardzo ważny i ja jednak nie chcę poświęcać tyle tego czasu na rynek. Natomiast ponieważ już miałem pewne doświadczenia całkiem pokaźne, jeżeli chodzi o inwestowanie, stwierdziłem, że faktycznie będę szedł w stronę strategii długoterminowych, że w końcu doszło do mnie to, że inwestowanie można naprawdę okroić bardzo mocno, jeżeli chodzi o potrzebny czas, zaangażowanie w ten rynek, a po prostu te pieniądze i tak będą pracowały w długim terminie na moją korzyść. Natomiast ja mogę mieć po pierwsze więcej czasu na inne rzeczy, mogę się skupić na swojej pracy, mogę skupić się na swoim życiu, a przede wszystkim nie muszę na co dzień śledzić rynków. I to była największa ulga w momencie, kiedy coraz bardziej odchodziłem od handlu krótkoterminowego na rzecz długoterminowych strategii. Od kilku lat myślę, że jestem już takim dojrzałym inwestorem. Znaczy w tym znaczeniu, że nie mam już takiego poczucia, że nie wiem co robię, że wciąż staram się gdzieś gonić tego króliczka. Wiem co już chcę osiągnąć, właściwie to robię, realizuję ten swój plan, zamierzenia, jakie mam tutaj, jeżeli chodzi o inwestowanie, zresztą nie tylko inwestowanie, o czym sobie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast generalnie mam to poczucie, że cokolwiek by się nie stało teraz na rynku, to ja tak naprawdę mam to pod kontrolą. Oczywiście nie mam pod kontrolą rynków jako takich, natomiast to nie jest tak, że jeżeli by na przykład jutro na giełdzie były spadek minus 10%, to ja nagle nie będę wiedział, co się dzieje i co robić i będę panikował. W gruncie rzeczy, chociaż może brzmieć to bardzo dziwnie i zaskakująco, gdyby jutro na giełdzie, na całym świecie, na giełdach było minus 10%, to no po prostu byłoby sobie minus 10% i szczerze mówiąc, niewiele by to zmieniło w moim życiu i w tym, co robię, jeżeli chodzi o inwestowanie. Natomiast te doświadczenia, które zdobyłem w tym inwestowaniu krótkoterminowym, czy raczej tradingu, handlu krótkoterminowym, one nauczyły mnie mimo wszystko bardzo dużo, przede wszystkim takiego respektu do rynku. Choć dla jasności, wcale nie uważam, że żeby się nauczyć inwestowania, to trzeba przechodzić przez handel. Wręcz bym powiedział odwrotnie, że większość osób powinna się wystrzegać handlu krótkoterminowego, to jest po prostu zbyt ciężkie, zbyt obciążające i większość osób, która chce inwestować po prostu w mądry sposób swoje środki, powinna w ogóle pominąć handel krótkoterminowy i od razu skupiać się na tym długoterminowym inwestowaniu, czy w formie aktywnej, czyli w sensie dobierać do portfela takie inne, powiedzmy, elementy i reagować na to, co się dzieje na rynku, czy też portfel stricte pasywny, o którym też będę jeszcze pewnie mówił niejednokrotnie we vlogu, czyli mamy portfel, gdzie dajmy na to, mamy globalną ekspozycję na rynek akcji i nic nie robimy, po prostu mamy cały czas ten portfel stały i tyle i tylko do niego dosypujemy nowy kapitał, a rynek robi za nas całą robotę. To jest jak gdyby kwestia wtórna, natomiast bardzo kluczowe jest to, żeby mieć w każdym przypadku, jeżeli chodzi o nasze inwestowanie, plan działania. Jak już zyskałem sporo swobody od momentu, kiedy zacząłem inwestować długoterminowo,
to bardziej skupiłem się na rozwoju projektu System Trader, na tym, żeby do tego vloga, przepraszam, do tego podcastu, którego nagrywałem, vloga to nagrywam teraz, żeby doszła też ta odnoga taka blogowa. No i wtedy zacząłem też treści już takie pisane publikować i zacząłem też myśleć o tym projekcie od strony biznesowej. Nie od razu, ale na początku, kiedy chciałem przejść w inwestowanie długoterminowe, oczywiście ponieważ jestem programistą, to dla mnie naturalną rzeczą było to, że stworzę sobie narzędzie, które będzie mnie w tym wspierało. Chciałem porządnie się do tego tematu po prostu przygotować, a robiąc to poprzez tworzenie swojego narzędzia było dobrą drogą, chociaż pewnie mocno dookoła. No ale cóż, takie są przypadki osób, które po prostu starają się wykorzystywać swoją wiedzę programistyczną w tym, co później robią w inwestowaniu, co uważam zresztą było dobrą rzeczą w moim przypadku, bo później okazało się, że z tego, co robię, czyli to oprogramowanie System Trader, które obecnie już oferuję i które w sumie stało się już zalążkiem biznesu, sprzedałem tego oprogramowania na niemalże 500 000 zł w Polsce w przeciągu gdzieś mniej więcej roku czasu, nawet niespełna, no to jest jakiś pewien sukces mimo wszystko dla mnie. Przestałem mieć też takie ciśnienie, jeżeli chodzi o moją wolność finansową, to znaczy póki co mam sporo sił, jestem jeszcze względnie młody, chociaż może tego nie widać w kamerze. I wiem, że jeszcze na co najmniej kilka lat mogę dość mocno ostro popracować, że to jest ten moment, w którym mogę coś zrobić, dlatego też stwierdziłem, że chcę iść w stronę biznesową, znaczy, że chciałbym teraz nie tylko pracować na cudzym kontrakcie, ale stworzyć sobie coraz większe możliwości, jeżeli chodzi o zarobkowanie na własnych zasadach, na własnym biznesie. A jeszcze wracając do wolności finansowej, w gruncie rzeczy wiem, że po prostu ta wolność finansowa w końcu się sama niejako zrealizuje, bo w ten czy inny sposób ja zarabiam pieniądze, jeszcze dokładam do tego worka pieniędzy, a pieniądze już pracują sobie na rynku, więc to jest też coś, o czym będę tutaj mówił. Tak naprawdę, jeżeli ma się zdrowe finanse osobiste i regularnie się odkłada te pieniądze i te pieniądze są zainwestowane w sensowny sposób na rynku, to kwestią czasu jest moment, w którym większość z nas będzie mogła po prostu uzyskać ten status wolności finansowej, czyli móc przestać pracować dla pieniędzy. Natomiast to niekoniecznie musi oznaczać, że w ogóle będziemy nie chcieć pracować, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym nic nie robił w życiu. Okej, to już tak na koniec, bo ten vlog jest taki mocno przegadany, taki mocno osobisty i szczerze mówiąc, pomimo że ja sobie przed tym vlogiem wypunktowałem rzeczy, o których chcę powiedzieć, to tak naprawdę tutaj, jak już zasiadłem przed tą kamerą, to tak bardziej mówię od serca niż według planu i to może być nieco chaotyczne, ale też niech takie będzie, niech to będzie takie najbardziej naturalne, jak może być. Jakie wnioski z tej całej mojej historii? I to są wnioski dla mnie, znaczy nie chciałbym tutaj nikomu dawać porad. Mój pierwszy wniosek jest taki. Przeliczajmy swoją pracę mimo wszystko na stawkę godzinową, znaczy jeżeli chodzi tutaj o inwestowanie. Otóż moja stawka godzinowa, jak handlowałem, w szczególności na początku, kiedy nie miałem wielkiego kapitału, to była głodowa stawka godzinowa. Znaczy prawdopodobnie, gdybym wykonywał najprostszą pracę fizyczną, mógłbym zarobić więcej niż ślęcząc przed monitorem i katując tam kolejne strategie, czy wpatrując się gdzieś tam w odczyty rynkowe, analizując to, co się dzieje, nie wspominając już o emocjach, które musiałem przeżywać. Także jeżeli inwestujemy swoje pieniądze, to pamiętajmy o tym, że czas jest tym zasobem nieodnawialnym, który mamy, każdy z nas ma ograniczoną ilość. I ja osobiście teraz zaczynam coraz bardziej doceniać czas, to w jaki sposób ten czas pożytkuję. I żeby już naprawdę nie przedłużać tego i tak długiego odcinka wyjątkowo vlogowego, to w każdym przypadku my jesteśmy skazani na inwestowanie, jeżeli nie chcemy, żeby nasze pieniądze ciężko zarobione były zżerane przez inflację, albo nie chcemy, żeby nasz los składać w ręce, nie wiem, polityków, państwa, tego, czy będziemy mieć taką czy inną emeryturę. Okej, tyle na dziś. Serdecznie dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bye, bye.